A tymczasem bardzo proszę, mamy dwie panie. Panią Martę Poślad, zapraszam serdecznie, z firmy Google. I dowiedzmy się, co no, światowa firma na ten temat sądzi. Wyczytałem, że pani przeszła również Szkołę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bardzo zasłużona instytucja, wolnościowa instytucja i bardzo jestem ciekaw, czy jakiś ślad będzie w tym, w tej prezentacji. Bardzo proszę. Widzę, że jest to tak zwana moderacja z paradygmatem. Szanowni Państwo, nazywam się Marta Poślad, reprezentuję Dział Spraw Publicznych i Relacji Rządowych Google w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz dział jest takim dosyć nietypowym działem, bo głównie, kiedy staramy się opisać, mówimy, że przyglądamy się zmianom społecznym, które przynosi internet i staramy się odpowiadać na zapytania decydentów, jak i partnerów społecznych w zakresie tych zmian i tego, jak Google w tych procesach się zachowuje. Chciałabym zacząć od tego, że często już dzisiaj tutaj kilka razy padało stwierdzenie stawiania kwestii bezpieczeństwa na równi z kwestią ochrony przed pornografią. Dla nas przede wszystkim ta kwestia jest dużo szerzej rozumiana i te zagrożeń widzimy ich więcej rodzaju, zarówno w tym, co może być proaktywnie negatywne, ale też tym, co jest zagrożeniem nieumiejętności korzystania z internetu na rzecz rozwoju i kreatywności, szczególnie młodych osób. Agenda Google'a w tym zakresie tematycznym opiera się na trzech filarach. Z jednej strony to jest wspieranie rodziców poprzez dostarczanie im właściwych narzędzi oraz wiedzy, jeśli chodzi o korzystanie z tych narzędzi. Drugi zakres to jest edukacja samych dzieci. Tutaj najczęściej zawierzamy jednak naszym partnerom, bo nie jesteśmy ekspertem w edukacji młodych osób. Jesteśmy firmą przede wszystkim technologiczną. A trzeci zakres to jednak ta bardzo twarda polityka zerowej tolerancji, która te dzieci jednak korzystające z naszych narzędzi chroni. Z tych wszystkich trzech zakresów wierzymy, że nic nie będzie nigdy skuteczniejszym narzędziem niż edukacja i wiedza, zarówno pośród osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Jako firma technologiczna, i tu jesteśmy ekspertem, dobrze wiemy, i o tym mówiło kilku moich przedmówców, że nie ma skutecznej, zautomatyzowanej metody, która mogłaby stwierdzić 100% bezpieczeństwo. To jednak, co mieści się w zakresie tych narzędzi, to głównie nasze Centrum Bezpieczeństwa Rodzinnego. Jest to bardzo szeroka, bardzo jest taki hub, taki zbiór wszystkich dostępnych materiałów dotyczących nie tylko narzędzi Google, ale ogólnie narzędzi internetowych, w których akurat to jest dla rodziców, może nie tylko dowiedzieć się o skutecznym korzystaniu z naszych platform i naszych systemów zabezpieczeń, ale też dowiedzieć się, jaki jest słowniczek tych pojęć, czym różni się wyszukiwarka od przeglądarki, czym jest protokół IP. Chcemy pomagać tym samym dorosłym osobom wdrażać się do świata cyfrowego. Niedawno też uruchomiliśmy, co prawda z myślą o użytkownikach 50+, serwis Poznawaj Świat przez internet.pl, gdzie można poznawać różne podstawowe narzędzia i też dzięki temu kształtować w sobie wiarygodność jako kogoś, kto później zwraca się do młodych ludzi i chce rozmawiać o umiejętności cyfrowych. Dlatego jeśli Państwo bezpośrednio będziecie zwracać się do rodziców, czy sami nimi jesteście, naprawdę zachęcam do skorzystania z Centrum Bezpieczeństwa Rodzinnego, które w sposób najszerszy opisuje narzędzia zabezpieczające. Narzędzia zabezpieczające funkcjonują we wszystkich naszych produktach. One są bardzo często się zmieniają. Ja mam ostatnio wyjątkowo często przyjemność uczestniczyć w podobnych gremiach i na każdym z tych spotkań mówię już trochę co innego, bo tak często te zmiany wprowadzamy i staramy się dostarczać najskuteczniejsze narzędzia. Już dzisiaj też mogę powiedzieć, że niebawem na przestrzeni miesiąca one będą jeszcze, mamy nadzieję, bardziej skuteczne, więc mam nadzieję, że wtedy też się usłyszymy. Ale teraz chciałabym powiedzieć o czterech i dlaczego dzielę je na dwie grupy. Pierwsza to jest przede wszystkim wyszukiwarka Google. Jest to narzędzie, w którym dostarczamy filtr,
jest, może ona funkcjonować w trzech trybach, to znaczy w wersji zupełnie niefiltrowanej, w takim pośrednim rozwiązaniu albo w takim rozwiązaniu, które zupełnie nie dopuszcza niepożądanych treści. Drugim produktem to jest przeglądarka Chrome, również bardzo popularne narzędzie, z którego zalecamy, jeśli istnieje jakaś obawa, do korzystania w trybie incognito, czyli w trybie, w którym nie logujemy się jako zarejestrowany użytkownik, w żaden sposób też nie pozostawiając po sobie śladu w ramach tego narzędzia. Drugą grupą naszych platform, w tym kontekście zestawiamy je ze sobą, jest YouTube oraz Android i Google Play, który gdzieś tam jest sprzężony z tym narzędziem. I poza tym, że my dostarczamy tutaj narzędzia zabezpieczające, tak też z YouTube'a można korzystać w trybie bezpiecznym, Android z kolei wyraźnie pokazuje, do jakich grup wiekowych przeznaczone są dane aplikacje dostępne na platformie, to tutaj bardzo liczymy na społeczność. Obecnie w każdej minucie na YouTube'a wgrywane jest 100 godzin materiału wideo. Są to takie ilości kontentu, których my jako Google, YouTube nie przysłowiowo mówiąc nie przeglądamy i tu liczymy na społeczność, to znaczy liczymy na to, że i to o tym mówił pan minister Boni, że ta świadomość internetu i świadomość odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół nas, będzie miała także przełożenie na składanie i flagowanie filmów, które przenosiłyby treści niebezpieczne. My też proponujemy pewną kategoryzację, zupełnie inaczej, w inny sposób reagujemy na filmy, w których ktoś podnosi kwestię tego, że czuje się nim obrażony z jakiegoś względu, a zupełnie inaczej, kiedy zaznacza kategorię na przykład filmu, w którym ktoś się samookalecza. I więc tu, to są te narzędzia oparte też na społecznościach. Przechodząc już do edukacji dzieci, jak mówiłam, to jest taki zakres, w którym najbardziej liczymy na naszych partnerów. Tu akurat wymieniam trzy projekty ze względu na ich charakterystykę. Pierwszy to jest podręcznik wypracowany wspólnie z InSafe'em, tutaj jeszcze w wersji angielskiej, ale już za kilka tygodni dostępny będzie także w wersji polskiej, przeznaczony dla młodzieży, w którym chcemy wprowadzić ich do tego dyskursu, czym jest sieć, czym ona powinna dla nich być, jak rozbudzać to pozytywne zainteresowanie i zaciekawienie internetem versus poszukiwaniem jakichś dreszczyków emocji niedostępnych w świecie offline. I gdzieś tam to podejście, ta metodologia zakłada też to, że my chcemy słuchać młodych ludzi. I dobrze też wiemy, że poszukiwanie negatywnych treści, ale też obecność negatywnych treści tak samo występuje w świecie offline, jak i online, tylko ten dzisiejszy online jeszcze jest mniej w pewien sposób przez nas często zrozumiany i też wydaje się nam, że mamy na nim mniejszą kontrolę, dlatego też bardzo bliskie nam jest takie pojęcie miękkich kompetencji cyfrowych. To znaczy nie tylko umiejętności korzystania z narzędzia po to, żeby skleić dokument, wysłać e-maila, ale też rozumieć, do czego z tej sieci możemy korzystać. I tak też tu wymieniam projekt edukacji medialnej prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska, z którym mamy przyjemność przy tym projekcie pracować, gdzie łączymy różne dziedziny życia z tym, jak internet może w pewien sposób je urozmaicać i też wspierać młodego człowieka w tych różnych zakresach, wierząc w to, że zainteresowanie dobrymi stronami sieci też będzie tym czynnikiem miękkim, odsuwającym młodego człowieka od styczności z niepożądanymi treściami. Kolejnym projektem jest niedawno przedstawiona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej historia polskiej komputeryzacji. W tym projekcie też braliśmy udział i tutaj z kolei mówimy o pewnych cechach związanych z komputeryzacją. Na przykładzie polskich odkrywców z zakresu informatyki i matematyki, pokazując właśnie te pozytywne aspekty i na czym się skupić, spędzając czas w sieci.
poza tym wszystkim i poza tymi miękkimi umiejętnościami, tak jak mówiłam, prowadzimy zerową politykę tolerancji wobec czy to pornografii dziecięcej i treści, które w inny sposób nadużywają młode osoby. Jesteśmy dostępni dla organów ścigania przez 24 godziny. Staramy się też te systemy ulepszać, pokazując naszą lokalną obecność. I tak naprawdę na co dzień też po prostu śledzimy to, co się dzieje, bo wierzymy, że tego problemu na tym etapie nie da się rozwiązać raz na zawsze. Przyglądamy się wszystkim możliwym jakby rozwiązaniom i technologicznym, ale też wierzymy, że to, co może być w pewien sposób najbardziej trwałe, to budowanie kompetencji i świadomości internetu, jak powiedział to wcześniej pan minister. I też w tym charakterze chcemy uczestniczyć w rozmowach. I w takim charakterze też uczestniczyliśmy w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, refleksja jest taka sama. Siedzimy do ósmej i pytamy, ale to niemożliwe niestety. Także bardzo dziękuję i bardzo proszę w tej chwili panią Martynę Różycką z Dyżurnetu. Zobaczmy, jak to, co widzieliśmy z punktu widzenia dwóch firm komercyjnych, aczkolwiek no, trochę serca w tych firmach też jest. Nie za dużo, ale trochę. Jak to wygląda ze strony trochę innej, mianowicie organizacji społecznościowej? Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Martyna Różycka, NASK, dyżurnet.pl. Ja powiem, że serca jest bardzo dużo i ja o tym sercu też będę mówiła, bo bez administratorów, jak my tutaj ich nazywamy, to byśmy w ogóle niczego nie mogli zrobić po to, aby te nasze dzieci były bezpieczniejsze w sieci. Proszę Państwa, jak usłyszałam o tym, że mam Państwu przedstawić doświadczenia projektu Safer Internet, to się bardzo ucieszyłam, bo stwierdziłam, ojej, to powiem i o tym, wspaniale. A potem zaczęłam przygotowywać moją prezentację i okazało się, że jest tego tyle, że my byśmy tutaj siedzieli do jutra i ja ciągle bym Państwu opowiadała. Więc ja przedstawię kilka projektów, które mają miejsce w naszym dużym projekcie i to jest tylko i wyłącznie mój subiektywny wybór. I jeżeli Państwo potrzebują więcej informacji lub Państwo może uważają, że nie wiem, pewna grupa albo pewne narzędzie nadaje się bardziej do tego, aby dzieci były bezpieczniejsze w internecie, to proszę sprawdzić, czy u nas na stronach nie ma informacji o tego typu działaniach. Ja będę trochę mówiła o polskich doświadczeniach, ale trzeba pamiętać, że te doświadczenia są, tak jak i projekt Safer Internet, jest właściwie w każdym kraju europejskim. Jest to projekt Komisji Europejskiej. I jeżeli będę mówiła o polskim projekcie, to ta struktura właściwie wygląda bardzo podobnie w każdym innym kraju. Tutaj przed Państwem mapa, ale należy też pamiętać, że to jest tylko projekt Safer Internet, natomiast działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie są podejmowane we wszystkich krajach europejskich. Jak wygląda struktura naszego projektu? Jest to przede wszystkim projekt, którego początki sięgają 2005 roku w Polsce. Od wtedy, że zaczęliśmy realizować projekt i od samego początku jest on realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK. W tych obu organizacjach mieści się Centrum Awareness. Awareness, czyli związane to z takimi działaniami jak realizacja kampanii, jak przygotowywanie materiałów edukacyjnych, jak organizacja konferencji, spotkań i tak dalej, o których też będę mówiła. Ale i to jest ten pozytywna edukacja. Na przykład teraz, bo tutaj padało w trakcie konferencji, że mało jest mowy o tym pozytywnym wydźwięku internetu i u nas on jest, u nas ma on miejsce. My wychodzimy z założenia, że jeżeli dzieci się nudzą, to dzieci zaczynają broić. Ale jeżeli dzieci się nie będą nudziły, jeżeli będą miały dość takiego atrakcyjnego kontentu, do którego mogą sięgnąć, to niekoniecznie będą musiały się nudzić i właśnie broić i sięgać po te rzeczy, które nie są dla nich przeznaczone. Jednym z nich jest drugi konkurs Positive Content Online dla wszystkich krajów europejskich. Są zgłaszane w różnych kategoriach wiekowych strony internetowe, które mogą być później promowane przez Komisję Europejską. Jest też czy przeglądarka BEST prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje, czy katalog stron internetowych, ponieważ jeżeli się ma dzieci w domu, to dzieci często przychodzą i mówią: nuda, mama, nudzę się.
Wystarczy sięgnąć do takiego katalogu, zerknąć, co tam jest nowego i podróżować razem z dzieckiem po tym internecie. Wiadomo, że ta strona będzie bezpieczna, bo ona jest zweryfikowana, ona przeszła dobrą weryfikację ze strony specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Ale jeżeli coś się stanie, bo niestety czasem tak się zdarza, że jednak coś się w tym internecie dzieje, mamy zespół helpline.org.pl, który też już tutaj był wywoływany. Jest to tak zwana linia pomocowa, jest to działa na zasadach telefonu zaufania i tam dzieci, przede wszystkim dzieci, mogą zwrócić się o pomoc. Jeżeli my chodzimy na warsztaty w szkole, pytam się, do kogo byście się zwrócili o pomoc, nie zawsze dzieci wskazują osobę dorosłą z takiego najbliższego otoczenia. Czasem mówią, że rodzice nie znają się na internecie, a w szkole nie ma osoby, do której czują zaufanie. Wtedy zostaje taki helpline, do którego mogą albo zadzwonić, albo napisać i on działa, po to jest stworzony. Jest zespół dyżurnet.pl, helpline działa w Fundacji Dzieci Niczyje, dyżurnet.pl działa w NASK-u. Jest to miejsce, do którego wszyscy internauci mogą zgłosić taką stronę, która ich zdaniem jest taka niekoniecznie, jest taka na pograniczu prawa. Nie, my nie wymagamy od państwa, od wszystkich użytkowników internetu, abyście wiedzieli, jakie są regulacje prawne, ale wystarczy zgłosić do nas daną stronę i my wtedy podejmujemy działania. Takie zgłoszenia traktujemy całkowicie anonimowo. Jeżeli użytkownik zostawi swój adres mailowy, za każdym razem jest powiadomiony o podjętych przez nas krokach. Ja za chwilę będę mówiła o jakich krokach i w jaki sposób my działamy, ponieważ to pokazuje, że internet nie jest tylko polski. I te treści, które my tutaj oglądamy, niekoniecznie muszą być polskie. Ale chciałabym zauważyć, bo dostałam tutaj już telefon od naszego zespołu, że my tutaj tak siedzimy i dyskutujemy, a już widzimy pierwsze efekty naszych dyskusji i naszych działań. Mianowicie zespół dyżurnet.pl w tym momencie dostaje zgłoszenia o złej klasyfikacji, nieodpowiedniej klasyfikacji wideo w internecie, wideo na żądanie, także już siedzimy i nad tym pracujemy. To dzięki Państwu. Mamy też komitet konsultacyjny. Komitet konsultacyjny składa się z członków z różnego rodzaju ministerstw, policja, Komitet Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Ja nie będę wymieniała wszystkich instytucji, bo nie daj Boże, bym kogoś pomyliła albo przekręciła, albo zapomniała, więc te informacje są na stronie. My spotykamy się kilka razy w roku, dyskutujemy o nowych trendach, nowych zjawiskach, nowych wyzwaniach, które stoją przed nami i to wszystko działa od 2005 roku. Mamy Youth Panel, ponieważ bardzo ważne są dla nas dzieci, ale nic o dzieciach bez dzieci. Mamy dwa rodzaje Youth Panelu. Jeden to jest jedna klasa gimnazjalna, z którą siedzimy i dyskutujemy, a drugi jest to przedstawiciele z różnych stron Polski, dwóch przedstawicieli społeczności uczniowskiej, jeden przedstawiciel społeczności nauczycielskiej przyjeżdżają do nas, do NASK-u, siedzimy, dyskutujemy. Czasem ich coś tam uczymy, czasem coś im pokazujemy, ale chcemy jak najwięcej wyciągnąć od nich, co oni myślą na temat internetu, co oni myślą na temat swojego bezpieczeństwa, jakie oni rzeczywiście mają problemy, bo nie zawsze to wszystko wychodzi w badaniach i nie zawsze to wszystko jest nam znane czy oczywiste. Więc jak najbardziej pytamy się dzieci, co oni potrzebują. Tak wygląda mapa z stowarzyszenia InHope. Jest to takie stowarzyszenie, które działa na rzecz usunięcia treści internetowych związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. W tym momencie mamy prawie tam ponad 40 państw. Jeżeli Państwo znają Zuzannę Polak, która uczestniczyła w spotkaniach w ministerstwie, to Zuzanna Polak jest skarbnikiem tegoż stowarzyszenia, została wybrana na dwuletnią kadencję. I tak właśnie działamy na co dzień, bo nie zawsze te działania tak po prostu widać. Jeżeli my otrzymujemy zgłoszenie o danej stronie, analizujemy ją pod względem technicznym i z reguły nie jest to Polska. Bo jeżeli jest to Polska, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli treść jest nielegalna, kierujemy sprawę na polską policję, policja podejmuje swoje kroki. Jeżeli treści są poza granicami Polski, wtedy kontaktujemy się z tymi zespołami i te zespoły już bardzo szybko podejmują interwencje, ponieważ mamy jedną bazę i działamy bardzo szybko. 3/4 treści znika w ciągu 3 dni od momentu podjęcia zgłoszenia, czyli jest to bardzo duża skuteczność, na pewno znacznie
wyższa niż jeżeli by taką sprawą zajęła się policja. Nadmienię tylko, że jeżeli treści znajdują się na serwerach w kraju, gdzie nie działa InHope, wtedy kierujemy sprawę do polskiej policji. Tu, proszę Państwa, kilka zdjęć o tym, co robimy. Dzień Bezpiecznego Internetu. Myślę, że inicjatywa Państwu znana. Następny Dzień Bezpiecznego Internetu już można się szykować. Będziemy go obchodzili 11 lutego. Super hasło, myślę, że bardzo dobrze podsumowuje również nasze dzisiejsze spotkanie Tworzymy Bezpieczny Internet. Czyli jak to umie, jak to może, wedle własnych kompetencji tworzymy bezpieczny internet 11 lutego oraz każdego innego dnia. Ja tak podglądam, bo nie, spod tego kąta nie do końca widzę. Mamy konferencję bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W tym roku była to 7. edycja. Jest to wspaniałe miejsce do tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda u nas i jak wygląda gdzie indziej. Mamy 2 dni na to, aby dyskutować. Mamy 20 prelegentów z Polski, 20 prelegentów z zagranicy. Przyjmujemy około 500 uczestników po stronie słuchaczy i razem przez 2 dni dyskutujemy o tym, jak, co zrobić, jak ten internet wygląda, co się zmieniło, co nowego. Co nowego jest u nich takiego, co można by było zaimplementować, czego możemy się obawiać u nas w przyszłości i co zrobić, żeby to działało. Mamy też to zdjęcie tutaj w samym rogu, jest zdjęcie z Youth Panelu. Zdjęcie tam po środku jest to pliki folder, żeby dotrzeć do najmłodszych użytkowników internetu, tych takich początek podstawówki lub przedszkole. Mamy przygotowane przedstawienie, które jest prowadzone przez profesjonalnych aktorów, grupę teatralną Zygzaki, i oni jeżdżą po polskich szkołach i są w stanie w taki sposób rozmawiać, bardzo atrakcyjny sposób dla dzieci, rozmawiać o bezpieczeństwie w internecie. Jest bardzo ważny dla nas projekt Małopolskiej Policji, tu Kraków górą polskiego bezpieczeństwa w internecie. Mianowicie policjanci z prewencji, wszyscy policjanci z województwa małopolskiego zostali przygotowani do nas do tego, aby prowadzić przede wszystkim zajęcia dla dzieci, bo to, o czym oni mówią, bo oni często chodzą w ogóle do dzieci, ale nie mają takiego warsztatu. W jaki sposób mówić, w jaki sposób zaprowadzić dyscyplinę, w jaki sposób mówić atrakcyjnie i w jaki sposób mówić odpowiednio. Więc z jednej strony mieli takie zwyczajne, typowo narzędziowe prelekcje, a z drugiej strony dostali taki pakiet edukacyjny o internecie, o bezpieczeństwie w internecie, który potem mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Także właściwie w każdej szkole w Małopolsce widać nasze materiały edukacyjne i dzieci w ten sposób mają policjanta, który przychodzi po prostu do klasy i z nimi rozmawia o tym, jak być bezpiecznym w internecie. Tutaj szereg naszych materiałów edukacyjnych, które albo są dostępne w sieci, albo kampanii medialnych. Na przykład tam to z talerzem to jest takie wydawnictwo i w ogóle taka cała kampania poświęcona bezpieczeństwu dzieci w internecie, ale jeżeli chodzi tylko o portal Facebook, wiemy, że z Facebooka oni dość często korzystają. Niestety też widzimy, że ponieważ Facebook jest dość grzeczny, już widać odpływ. To już przestał być to portal jedyny i właściwy. Tam owszem, ciągle mają takie swoje oficjalne profile, ale doskonale wiedzą, że na tym samym Facebooku siedzą rodzice, siedzą nauczyciele, więc są rzeczy, które tam robią, a są rzeczy, gdzie te niegrzeczne rzeczy już robią zupełnie gdzie indziej. Mamy pliki folder, były to oprócz przedstawienia, jest też zestaw kreskówek, zestaw taki do zrobienia same przez dziecko, quizy, zabawy, krzyżówki oraz filmy edukacyjne. Mamy projekt Necio, który jest skierowany do najmłodszych użytkowników internetu, bo wiemy, że już przedszkolaki sięgają i dobrze by było, żeby od samego początku wiedziały o bezpieczeństwie w internecie. Co zrobić, czego nie robić, i właśnie odwiedziny na stronie necio.pl mogą pomóc w tych pierwszych wyborach oraz mogą być taką pewnym takim odwiedzeniem razem z rodzicami, tak? W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o internecie na tym właśnie wieku. Mamy
folder zagrożenia internetowe, wybrane zjawiska. Jest on dostępny na stronie dyżurnet.pl i ja tutaj specjalnie Państwa zachęcam do tego, do zajrzenia do tego folderu, ponieważ jest to w czysty, słownikowy sposób przedstawiamy różnego rodzaju zagrożenia. Nie ma tam żadnego takiego, nie wiem, wodoleństwa. Po prostu zjawisko i czasem jest przepis prawny, który na przykład tutaj powinien zostać zastosowany, jeżeli mamy z tym do czynienia. Mamy akcję Zostań znajomym swojego dziecka, skierowaną do rodziców i rodzice są w ogóle najtrudniejszą dla nas taką grupą docelową, ponieważ nawet jeżeli organizujemy spotkania z rodzicami w szkołach, to z reguły przychodzi pani dyrektor i jeszcze jeden rodzic. Więc jeżeli są rodzice na tej sali, a na pewno są, to są materiały do pobrania, do zamieszczenia na przykład w pracowniczych intranetach, gdzieś, gdzie rzeczywiście są rodzice i będą mogli sięgnąć. To są takie kreskówki, rodzice bardzo są, krótkie. Rodzice są, pobiorą, a musimy już finiszować. Dobrze. Jestem jedyną osobą, która dostała przykaz. No nic. To była uprzejma prośba. Dobrze. Dobrze, to ja już tak szybciutko. Na samym końcu widzą Państwo biało-czerwone wydawnictwo. Jest to wydawnictwo, które nazywa się Zakup Kontrolowany i mówi, i właśnie jest skierowane do rodziców i dziadków oraz najbliższych takich przed świętami. Kierujemy kilka słów o bezpieczeństwie w internecie, ale bardziej tam jest z naciskiem na taką techniczną stronę. Nacisk jest położony bardziej na techniczną stronę, bo jeżeli, drogi Mikołaju, siedzisz na tej sali i zamierzasz pod choinkę podrzucić laptop, tablet, komórkę lub grę komputerową, to najpierw przeczytaj, zajrzyj, co należy zrobić, aby to dziecko było bezpieczne, w jaki sposób należy zadbać o to, aby urządzenie było dostosowane do najmłodszego użytkownika. No i mamy też szereg kampanii medialnych, które mam nadzieję, tak jak Wojtek, ja też mam na imię Wojtek i mam lat 12, to też była nasza sprawa. Proszę Państwa, ja już kończę. Tu są nasze strony internetowe, także w razie czego proszę zaglądać i dowiadywać się, co u nas, a najbliższa duża rzecz to Dzień Bezpiecznego Internetu. Dziękuję bardzo. Doskonale. Bardzo dziękuję. Chętnie byśmy się jeszcze dowiedzieli potem, czy ten dzień przypada 5 czy 11 lutego, bo u konkurencji w cudzysłowie było 11. Rozumiem, że Państwo to uzgodnicie. Uzgodnicie to Państwo i powiecie nam jeszcze przed końcem.